Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. W drugiej kawie witam Maciej Nowak. Dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest Michał Grocholski, prezes fundacji, która organizuje Opolski Festiwal Fotografii. Witam. Witam, dzień dobry. Chciałem przynieść arafatkę, założyć w ogóle arafatkę, bo wydaje mi się, że fotoreporter bez arafatki nie potrafi robić zdjęć. A skąd takie pomysły? Jak patrzysz na fotoreporterów, to mają dwie rzeczy zawsze. Aparat, jeśli go nie zapomną wziąć na zdjęcie, i arafatkę obowiązkowo. Ale się powiem, że arafatkę dlatego używają też fotoreporterzy, bo pasek aparatu, który jest ciężki, wrzyna się w szyję, a wiesz, to amortyzuje. To ma jakieś praktyczne zastosowanie. Myślałem, że to tylko kwestia estetyki. Który ma jakiś szalik pod szyją, to też dlatego po prostu, że mu aparat ciąży. Bo to ciężka praca jest. A widzisz, no to nie wiedziałem o tym. Dobrze, niedługo startuje Opolski Festiwal Fotografii, przechodzimy do rzeczy. To już trzecia edycja? Tak, w tym roku trzecia edycja. Kiedy się zaczyna? Zaczynamy 4 października. W sumie to tak, otwarcie festiwalu jest 4 października, ale już 3 października zapraszamy na spotkanie z Krzysztofem Millerem. Ponieważ nasze poprzednie dwa festiwale były bardzo zwrócone w kierunku fotografii prasowej, reporterskiej i tego typu rzeczy, to chcemy jakby to podtrzymać, a że w tym roku wymyśliliśmy sobie temat, który bardzo daleko od tego odbiega, w sensie skupiamy się na akcie, portrecie i modzie, no to żeby tych wszystkich gości, którzy przyjeżdżali do nas poprzednie 2 lata i oglądali właśnie fotografię prasową, reporterską, zapraszamy dzień wcześniej na spotkanie z Krzysztofem Millerem, to jest fotoreporter wojenny, napisał książkę, będzie o tej książce mówił. Czyli wcześniej była makabra, przemoc, ofiary i krew, a teraz mniej będzie, więcej, tak, teraz tak, będzie tak. Seks. No tak, tak. Jedno i drugie bardzo dobrze się ogląda, klika i promuje w mediach. Dobrze. Trzeci festiwal zaczyna się na początku października, czyli w tym samym terminie co Opolskie Lamy, festiwal filmowy. Nie boicie się, że się, że tak powiem, będziecie sobie odbierać widzów? No to jest trzeci nasz festiwal i trzeci raz w tym samym terminie co Lamy. Z Rafałem Ościckim się dogadujemy, nie ma problemu pod tym kątem. Nie mamy dla siebie jakichś, nie wiem, do nas przychodzą ludzie, co oglądają zdjęcia, do niego, co oglądają filmy. Też jakby nigdy nie było tak, że odbieraliśmy sobie tych widzów. Raczej po prostu mamy różnych chyba widocznie widzów, chociaż marzy mi się kiedyś zrobić festiwal ogólnie związany wspólnie, no może nie wspólnie, no bo to może byłoby ciężko, ale po prostu, żeby jakoś te wszystkie te wystawy zgrać ze sobą, ale tego jest tak dużo i u niego, i u nas, że po prostu za mało miejsca w Opolu. Zresztą on w tym roku też nie robi tego tylko w Opolu. Czyli dajecie taki odpór twierdzeniu, że w Opolu nic się nie dzieje. Tak, w październiku i we wrześniu w Opolu się dzieje bardzo, bardzo dużo, więc jeszcze Dramfest do tego dochodzi, który też w sumie trwa w październiku, więc jest tego bardzo dużo. Hasło tegorocznego festiwalu to jest ciało niewyobrażone. Tak, zgadza się. Skąd taka nazwa? No bo skupiamy się wokół tego ciała, ale że to ciało rozumiemy bardzo szeroko, więc to też nie możemy mówić, że będą same akty na przykład, nie? Bo to i są takie rzeczy troszkę reporterskie, jak fotografie Anny Grzeleckiej, które jakby opowiadają o dorastaniu małej dziewczynki, więc jakby o tym ciele chcemy ogólnie mówić, o zmianach tego ciała, o tym, jak je pokazywać ładnie, jak kontrowersyjnie, no jest tego bardzo dużo. Są to zdjęcia takie typowo studyjne, jak chociażby Dominika Tarabańskiego, które też mówią o ciele, ale jakby wymykają to w formie, już nie mówiąc o tych typowych aktach, gdzie tam Wacław Wantuch czy Arek Branicki, gdzie po prostu ciało kobiety jest raczej często po prostu linią. Arek Branicki, którego tutaj gościliśmy, czyli największe zainteresowanie będzie aktami właśnie? Nie wiem, zobaczymy. No mamy takie wystawy, no zawsze jakby co roku staramy się festiwal obudować wokół jednego autora. Wymyślamy sobie jednego autora i wokół niego dobieramy inne wystawy, żeby to wszystko było spójne i pasowało. Tamten rok był to Chris Nidenthal, tematem były zmiany, więc wokół tych różnych zmian oscylował nasz festiwal. W tym roku wymyśliliśmy sobie, że zaprosimy Wacława Wantucha, Tadeusza Rolkę i Jacka Porębę. Wokół tych wszystkich osób moglibyśmy spokojnie zrobić jeden festiwal. To wokół duże nazwiska w polskiej fotografii, dla tych, którzy bardzo nie duże nazwiska. No i wokół spokojnie każdej z tych osób moglibyśmy zrobić spokojnie jeden festiwal. Mielibyśmy 3 festiwale zapełnione jedną dużą gwiazdą. A mamy 3 gwiazdy w jednym miejscu. To w ogóle jest no, dla nas powód do naprawdę wielkiej dumy, bo Tadeusz Rolke miał wystawę na Miesiącu Fotografii w Krakowie, bo to jedna z ważniejszych wystaw. Jacek Poręba miał wystawę na Miesiącu Fotografii w Łodzi, była to jedna z ważniejszych wystaw tego festiwalu fotografii w Łodzi. A oni będą razem w jednym miejscu o tym samym czasie w Opolu, więc to jest naprawdę no, niesamowita okazja, żeby to wszystko razem zobaczyć i w ogóle. Do tego dochodzi Wacław Wantuch, który no, jeżeli myślimy o akcie kobiecym i akt fotografii, akt, to od razu myślimy Wacław Wantuch, jakby taka kolejność jest tych rzeczy. Nie? Więc super sprawa. I do tego wszystkiego Krzysztof Miller na początek, który opisał swoje
wojenne wspomnienia, wojenne przygody w książce 13 wojen i jedna. No to jest taki duży właśnie odskok od tej jakby tego tematu głównego, tego festiwalu, no ale właśnie o tym mówiliśmy, bo też dostawaliśmy informację od ludzi, co przyjeżdżali poprzednie lata do nas, że no, że jednak to był taki festiwal reporterski, prasowy, trzymajcie to, bo to jedyny taki festiwal w Polsce. Nie? No ale też nie chcemy pokazywać ciągle reportażu i zdjęć prasowych, mimo że spokojnie moglibyśmy zrobić wokół tego festiwalu, bo mieliśmy kilka fajnych zgłoszeń. Trochę by się powielało z WordPress Photo, gdzie też mamy no fotografię prasową. No może tak, tylko my też pokazujemy tylko polską fotografię, bo to jest też taki jedyny festiwal w Polsce, gdzie się skupiamy tylko i wyłącznie na promowaniu polskiej fotografii, bo tyle się mówi, że polska fotografia jest zła, niedobra i w ogóle, no to staramy coś się zmienić, no tym chociażby naszym tymi środkami, że pokazujemy i tą znaną już polską fotografię tych uznanych osób, typu jak Tadeusz Rolka, no bo to ikona polskiej fotografii w każdej mierze, więc po prostu trzeba jak najwięcej pokazywać, jak najwięcej o nim mówić, bo żeby to gdzieś tam nie zanikło. A pokazujemy też po prostu młodych ludzi, którzy gdzieś tam są mało znani, jak Anna Grzelewska, która robi naprawdę świetne zdjęcia, jak Arek Branicki chociażby, no fotograf z Opolu, o którym w Opolu mało osób tak naprawdę wie, a jeżeli chodzi o akt fotograficzny w Polsce, no to jest już znaną postacią. To nie jest gdzieś tam osoba, która gdzieś sobie dopiero robi pierwsze kroki. Będzie można przyjść i zobaczyć zdjęcia Arka Branickiego. Jest jakaś część konkursowa dla takich młodych fotoreporterów? Tak, dzisiaj właśnie akurat też dobrze trafiłeś, bo dziś ruszymy z konkursem. Na stronie będzie informacja, robimy właśnie konkurs, tematem będzie ciało, będzie można wysyłać zdjęcia przez internet, więc to będzie taki dosyć szybki konkurs. Są fajne nagrody, do wygrania jest aparacik, do tego są dwie fajne torby fotograficzne, są książki fotograficzne. Taki szybki konkurs, który mamy zamiar w ciągu 2-3 tygodni rozwiązać. Nie boisz się, że przyjdą takie zdjęcia robione komórką przed lustrem? No, przypuszczam, że też takie będą, chociaż już tyle razy siedziałem w różnych tam jakichś żyli konkursów i nie ma takich zdjęć. Prawda. Ludzie jak już wyślą coś, to przeważnie jakieś mają. A jeszcze z tematem ciało, to się boję, że w ogóle tych zgłoszeń może być mało. Panuje taka opinia, że dzisiaj no, to nie jest to poważna sprawa robienie zdjęć, bo każdy sobie może robić zdjęcia, każdy w telefonie ma aparat, ileś tam pikseli, wszystko w HD. No tak, no każdy może robić zdjęcia, ale... Co to za sensacja robić jakiś festiwal fotografii? No można zrobić festiwal fotografii, pokazać takie zdjęcia na przykład, też jest ciekawy pomysł. Pewnie kiedyś na skończył się pomysłów znanych polskich fotografów, pokażemy amatorów od komórek. Ale no, każdy robi zdjęcia, ale znowu rynek taki typowo wystawienniczy w Polsce, czy rynek chociażby albumów fotograficznych i książek fotograficznych, no to w ostatnim czasie no to istnieje boom tego i tacy właśnie znani fotografowie, artyści poszli właśnie w tą stronę, żeby pokazywać swoje zdjęcia na wystawach, robić świetne książki, te książki sprzedawać, wygrywać nimi nagrody, no to jest no, niesamowita sprawa, że w tym kierunku to się rozwinęło, że ci ludzie, którzy po prostu kiedyś zarabiali zdjęcia, robiąc zdjęcia do prasy, a te zdjęcia, fotografia prasowa no, bardzo upadło w ostatnim czasie pod kątem zawodowym i no tak, finansowym. Idąc na konferencję, to dziennikarz w jednej ręce trzyma notatnik, notuje, w drugiej mikrofon, a w trzeciej tak, robi zdjęcia komórką. Więc to upadło, więc ci fotografowie znaleźli sobie inny sposób na to, żeby pokazywać swoje prace i po prostu wydają własnym sumptem często po prostu książki, na których zarabiają, które wygrywają konkursy, które są świetne. Czyli część tej fotografii upada, ale jest także część, która jest, no, można powiedzieć, ambitna, tak, która jest sztuką i co będzie można podziwiać w Opolu wkrótce. Tak. Dokładnie tak. No i też jakby ja mam nadzieję, że to dalej będzie się ciągnęło. W sensie mamy jeszcze tą fotografię, że to w Polsce nie upadnie w jakimś takim złym kierunku. Myślę o tej fotografii prasowej, że będziemy mogli się spokojnie zrobić nie jeden festiwal oscylujący wokół tego tematu. Dobrze, to trzymamy kciuki i czekamy na 3 października? 3 października, Krzysztof Miller, 4 października otwarcie festiwalu. Wszystkich zapraszamy. Michał Grochowski, fotoreporter z Opola, był naszym gościem, a rozmowę prowadził Maciej Nowak.